Hejka kochani, witam was w szczeniaczkowym Q&A, pytań jest sporo, więc nie zwlekamy i zaczynamy. Oczywiście większość pytań będzie dotyczyła Sofii i generalnie życia ze szczeniaczkiem i oczywiście tego wszystkiego, co się wiąże ze szczeniaczkami, natomiast też przewinie się kilka pytań dotyczących też dorosłych psów, więc czy macie szczeniaczka, czy nie, zapraszam do oglądania, bo na pewno będzie ciekawie. No dobrze, zaczniemy sobie od pierwszego pytania, które pojawiało się najczęściej i było to pytanie, dlaczego akurat ta rasa, dlaczego harcik włoski, dlaczego nie drugi owczarek? Więc tego typu pytania były najczęstsze, więc zacznijmy sobie od tego. Słuchajcie, w ogóle jeżeli chodzi o pomysł, żeby w naszym domu pojawił się drugi pies, no to generalnie takie marzenie o drugim psie było już od dawna. I od dawna wiedziałam, że ten drugi pies kiedyś się pojawi. I generalnie takim idealnym momentem na wprowadzenie drugiego psa jest zwykle moment, w którym nasz ten pierwszy pies, pies rezydent, czyli w naszym przypadku Nela, ma tak 2, 3, 4 lata. To jest idealny moment, żeby wprowadzić sobie szczeniaczka do domu, ponieważ zwykle pies, który już właśnie ma tak powyżej 2 lat, ma tak 2, 3, właśnie 4 lata, jest jeszcze pełen takiej energii, nie jest już takim, wiecie, łobuzującym nas psim nastolatkiem, tylko już te psy zwykle w tym wieku są bardziej wyważone, ale wciąż są takie energiczne i właśnie to jest super moment, żeby wprowadzić drugiego psa do domu, ponieważ w momencie, kiedy lata będą leciały, nie będzie potem tak dużej wyczuwalnej tej różnicy w wieku dwóch psów. Najgorszym według mnie pomysłem jest wzięcie dwóch szczeniaków na raz, albo właśnie szczeniaka, kiedy ten nasz pies rezydent ma nieskończony rok, albo właśnie jest takim jeszcze dorastającym głuptasem, wiecie, takim psim nastolatkiem, ponieważ ten nasz szczeniak, którego sobie wtedy weźmiemy do domu, może po prostu podłapywać takie jeszcze głupie zachowania tego naszego dorastającego psa, którego wciąż wychowujemy. No więc idealnie jest, gdy nasz szczeniak będzie mógł właśnie naśladować te zachowania naszego drugiego psa i że ten nasz drugi pies będzie takim ideałem do naśladowania. Więc jeżeli macie psiaka i zastanawiacie się nad wzięciem drugiego, to zastanówcie się, czy ten wasz dorosły pies będzie fajnym nauczycielem dla waszego szczeniaka, czy może jeszcze warto przepracować jakieś ewentualne problemy behawioralne waszego tego psa, którego teraz macie. Cześć, Nelunia! I dopiero wtedy pomyśleć o szczeniaczku, ponieważ psy podłapują od siebie zachowania. Też nie jest idealnym pomysłem... Tak, dzień dobry! Też nie jest idealnym pomysłem, żeby brać drugiego psa do domu, właśnie szczeniaka, kiedy nasz pies jest seniorkiem. Ponieważ psy, które są starsze, już wiecie, nie mają tyle energii, mogą mieć mniej cierpliwości, takie aktywne, radosne, mega energiczne szczeniaki mogą po prostu być denerwujące dla seniora. Więc najlepiej właśnie brać drugiego psiaka, kiedy ten nasz aktualny ma około 2, 3, 4 lat, to jest super. No, u nas jest trochę inaczej. Nie jest idealnie, ponieważ Nelcia tak naprawdę powoli się zbliża do okresu seniora. Ona ma już skończone 6 lat. I gdybyśmy tylko mogli, to ja bym jak najchętniej drugiego psa wzięła już wcześniej, natomiast po prostu nie mieliśmy takich warunków mieszkaniowych, żeby sobie na to pozwolić. Mieszkaliśmy w małym mieszkaniu pod Warszawą, no i jeszcze do tego 3 koty na małym metrażu. To po prostu nie. To wiecie, byłoby do zrobienia, ale jaki byłby komfort dla wszystkich? Podejrzewam, że niewielki i wszyscy by się męczyli. Tak, no wiecie, to tylko robot. Czyści basen. Nic się nie dzieje. No a teraz przeprowadziliśmy się do Włoch. Mamy spory dom, mamy przestrzeń, mamy tutaj sielankę i po prostu te warunki na drugiego psa się pojawiły, dlatego zdecydowaliśmy się na drugiego psa teraz. A już odpowiadając stricte na pytanie, czemu akurat harcik? Słuchajcie, jeżeli oglądaliście moje jakieś live'y na YouTubie, to zawsze na live'ach pojawiało się pytanie, czy chcę drugiego psa, albo kiedy
kiedy będzie drugi pies, albo jaki będzie ras. No więc ja zawsze odpowiadałam, że tak, że planuję drugiego psa i że będzie to hart. Że będzie to hart i tutaj ten pomysł, jeżeli chodzi o harty, on, wiecie, tutaj były takie zmiany, bo raz się skłanialiśmy bardziej w stronę whippetów, a raz właśnie w stronę bardziej harcików włoskich. I tutaj było raz w tą stronę, raz w tą stronę, ale zawsze to jednak były te harty. Jeżeli chodzi o takie główne różnice między harcikiem włoskim a whippetem, no to oczywiście wielkość. To jest duża różnica, chociaż też wśród whippetów są psy mniejsze i psy większe i czasami te mniejsze whippety przypominają nawet harciki, ale są też whippety, które dosłownie, jak teraz tam patrzę, bo tam Nela jest, są whippety, które są naprawdę wysokie i są dużymi psami, może nie ciężkimi, bo one, wiecie, są długie, wysokie, ale są całkiem spore. Więc właśnie taka główna, taka pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy, jeżeli chodzi o różnicę, to jest wielkość. Harciki, no to są tak do około 5 kilo psów, whippety są no, sporo większe. No ale oczywiście są też inne różnice. I whippety, i harciki lubią kontakt z człowiekiem. Generalnie harty lubią ciepło i lubią tulić się do swoich ludzi, natomiast u harcików to jest takie bardzo silne. One są bardzo czułe, one lubią być koło człowieka, lubią się tulić, więc u harcików to jest takie jeszcze silniejsze niż u whippetów. No i też u whippetów często zdarza się, że ten taki instynkt łowiecki, wiecie, taki instynkt pogoni za czymś jest większy niż u harcików włoskich, więc to są takie główne różnice. No i właśnie jeżeli chodzi o ten wybór drugiego psa, no to już od dawna taka fascynacja hartami u mnie była i też zaraziła nią Marcina dla mnie. Po prostu samo nawet patrzenie na harty jest fascynujące, jak one chodzą, jaką mają sylwetkę, jak one biegają, to jest niesamowite. Do tego właśnie szczególnie harciki włoskie, one jak przeżywają jakąś emocję, to całym ciałem. One jak się cieszą, to cieszą się każdą, wiecie, komórką swojego ciała. Są takie bardzo łatwo je odczytać, jakby przeżywają bardzo silnie emocje, też strach. Jak się harcik boi, to też jakby widać. Ale generalnie harciki włoskie są uznawane za takie wesołki. One po prostu są turbo wesołe, kochają się bawić i właśnie po prostu wywołują uśmiech u ludzi. Bo wiecie, to tak się mówi o harcikach włoskich, że to są tacy arystokraci, ale z duszą klauna. I słuchajcie, ja się z tym w 100% zgadzam, no bo wiecie, niby hart, taka elegancka sylwetka, ale jakież te harty czasami robią miny, albo co one odwalają, albo jak one śpią, jak one się bawią, naprawdę to są często klauny. Więc no są to takie wesołki właśnie, harciki to są takie mega, mega wesołki, takie skaczące pchełki i nam, mi i Marcinowi taki temperament psa bardzo odpowiadał. I też jeżeli chodzi o to, dlaczego nie drugi owczarek, to wiecie, Nela jest super psem. Nela ma tyle zalet, że można by o tym długo opowiadać, natomiast jest to pies no spory. Nela nie należy do... Tak zerkam na bok, bo właśnie ona się tu kręci, więc tak też kątem oka kontroluje, co ona robi w ogrodzie. Generalnie Nela nie należy do tych największych owczarków szwajcarskich, bo są owczarki, szczególnie no samce, które ważą 40 kilo. Raz nawet spotkałam się z owczarkiem szwajcarskim, który ważył 47 kilo. Okej, on miał problemy z nadwagą, no ale wiecie, to są ogromne psy i mimo tego, że ja jak szukałam Nelci, wiecie, szukałam tego owczarka szwajcarskiego dla siebie, to właśnie zwracałam też uwagę na to, żeby to był szczeniak po takich rodzicach lekkiej budowy. Żeby to nie był taki ciężki misiek, bo ja wiedziałam, że właśnie będziemy jeździć razem na wakacje, że będziemy chodzić po górach i zależało mi na to, żeby właśnie Nela, żebym miała szczeniaka, miała psa, który będzie takiej lżejszej budowy, bardziej sportowy, taki bardziej zwinny i nie był tak bardzo obciążony problemami ze stawami. Wiadomo, im cięższy pies, no to tym jest bardziej tak naprawdę narażony na te problemy ze stawami. To oczywiście wchodzą też inne
czynniki, takie jak geny, takie jak tryb życia, takie jak dieta i wiele, wiele innych czynników. Natomiast no, też sama ta waga psa też ma znaczenie. Więc ja szukałam owczarka, szczeniaczka, owczarka szwajcarskiego, który będzie po takich drobnych rodzicach. I właśnie Nela jest bardzo drobna jak na owczarkę szwajcarskiego. Ona waży 23 kilo, ale i tak ja jakby odczuwam jej siłę. I po prostu nie wyobrażam sobie mieć dwóch takich, mieć dwa takie psy o takiej masie, o takiej sile. To by było za dużo dla mnie osobiście. Ja, no myślę, widzicie, jestem raczej drobnej budowy. Może nie jestem jakaś bardzo niska, natomiast no widzicie, dużego bicka tutaj nie ma. I jestem raczej drobną osobą. Więc takiej dużej siły też nie mam. Może warto by było nad tym popracować. I w momencie, gdy Nela się na przykład do czegoś zerwie, to ja sobie poradzę, ja ją utrzymam, ale jakby wiecie, to już jest dla mnie wysiłek. Na przykład kiedyś byłyśmy na spacerze na polach i Nela wtedy miała cieczkę. Miała cieczkę, więc była zapięta do długiej smyczy i nagle wśród tych pól na miedzy wyskoczył kot. I to tak wyskoczył, wiecie, jak w kreskówkach, tak wiecie, łapki do góry rozłożył i tak krzyknął na nas, że tak powiem. Po prostu nie wiadomo skąd. Ja się przestraszyłam. Oczywiście Nela też nie wiedziała, co się dzieje i zerwała się z całej siły. Naprawdę wiecie, to wymagało wysiłku, żeby ją utrzymać, żeby się nie przewrócić, jak tak mną szarpnęła, bo ją trzymałam na spęczy. Tak, Neciu, o tobie opowiadam. Tutaj w ogóle tyle się dzieje. Słuchajcie, tu mam Edzia. Tu jest Edzio, tu jest Nelcia, a tu jeszcze mały Pedruś sobie chodzi, czyli kocię. No tak, Nelunia, a gdzie ty tu wchodzisz? O matko boska. Tak, o tobie mówię. O tobie mówię, że mi tak szarpnęłaś, Niuniu. Tutaj zobaczcie, Nela jest cała w jakichś takich rzepach, bo dopiero wróciliśmy ze spaceru, też jest mokra, więc nie wygląda zbyt teraz wyjściowo, ale właśnie kwestia tutaj spaceru. Więc wtedy mnie tak mocno szarpnęła i gdybym na przykład miała wtedy dwa ze sobą takie owczarki na smyczach, ja pewnie bym ich nie utrzymała i bym po prostu się wywaliła, mogłyby mi się wyrwać. Myślę, że jakby jest to do zrobienia i wiele osób się na to decyduje, ale to jakby nie jest droga może dla mnie, może nie na teraz, żeby mieć w swoim życiu dwa duże psy. Też nawet ostatnio tutaj przed domem mamy takie kilka schodków i taki dosyć stromy zjazd w dół. Ja sobie któregoś dnia siedziałam z Nelą na słoneczku, po prostu się tuliłyśmy do siebie, głaskałam Nelę i jak Nela czasami okazuje czułość, to ona tak wpycha się w ciało, tak wiecie, tak przywiera, naciska wręcz na człowieka, gdzieś tam wpycha głowę między nogi i tak dalej. I właśnie ja kucnęłam niestety na skraju tych schodków i ona właśnie takie czułko mi dała i tak się we mnie wiecie, wtuliła, pchnęła we mnie, i z tych schodów mnie strąciła, tak, jakby to nie było z jej strony oczywiście celowe, ale po prostu całą swoją masą naparła na mnie i ja z tych schodów spadłam i się sturlałam jak kulka na dół, więc jeden duży pies, jakby na teraz i dla mnie osobiście jest idealnie, ale dwa duże psy, nie. Więc tutaj myśląc o drugim psie stwierdziliśmy, że raczej zdecydujemy się na mniejszą rasę i też jeszcze tutaj braliśmy pod uwagę łatwość podróżowania i zabierania ze sobą gdzieś psa. Tak jak odwiedzili nas moi rodzice z psem, oni mają Kokusia, to jest też psiak, on waży tam 5 kilo, 6 może, chyba 5 bardziej, to wszędzie można z nim wejść, gdzieś nawet na ręce go przenieść. Wiecie, nie ma problemu, żeby z takim psem, takiego psa wszędzie zabrać. Po prostu jest dużo łatwiej niż z dużym, nie wiem, owczarkiem właśnie. I to też tak nam pokazało, że jednak małe psy mają dużo, dużo zalet. Więc właśnie jak zastanawialiśmy się, czy WePet, czy harcik włoski, to w końcu stanęło na harciku włoskim. Czyli podsumowując, szukaliśmy małego psiaka. Od dawna już fascynowały mnie harty. I właśnie szukaliśmy takiego psiaka, który wyniesie, tak wiecie, taką wesołość, radość, taką energię pozytywną do domu. I tutaj harcik włoski fajnie się w tej roli spisuje. Dobra, rozgadałam się, ale myślę, że to było takie pytanie, które wymagało dłuższego omówienia. Też wiele z Was było ciekawa tego zagadnienia. Kolejne pytanie. Czy
trening klatkowy można zacząć już od pierwszego dnia pobytu szczeniaka. Tak, jak najbardziej można, jeżeli robicie moje warsztaty klatkowe, to te ćwiczenia, te lekcje są tak dopasowane, że można je też robić ze szczeniakami, bo to jest bardziej zabawa tak naprawdę niż takie stricte, wiecie, ćwiczenia z jakiegoś posłuszeństwa czy coś takiego. Nie, to w ogóle jest oparte o kształtowanie, tutaj jest dużo zabawy. Te lekcje, wiecie, na każdej lekcji robimy jakby mały etap, to jest coś prostego dla psa, więc no, nie jest to jakieś obciążające czy frustrujące dla psiaków, więc jak najbardziej można zacząć od pierwszego dnia w domu taką pracę ze szczeniaczkiem. Jeżeli chcecie wziąć udział w warsztatach klatkowych, to raz na jakiś czas otwiera się edycja i można dołączyć. Możecie zapisać się, jeżeli aktualnie nie jest otwarta, jak oglądacie ten film, edycję warsztatów klatkowych, to możecie się zapisać, żeby dostać informację, że ruszyła taka edycja i że można dołączyć. Ale też dla opiekunów szczeniąt taka możliwość jest zawsze, żeby dołączyć do warsztatów klatkowych, ponieważ mamy pakiet Szczeniak na piątkę z plusem, gdzie mamy w pakiecie psie przedszkole i warsztaty klatkowe i po wykupieniu takiego pakietu od razu opiekun dostaje natychmiastowy dostęp i do jednego, i do drugiego kursu. Więc jeżeli macie szczeniaka, to też najkorzystniejszy cenowo jest pakiet właśnie z psim przedszkolem, a jeżeli chcecie wziąć udział tylko i wyłącznie w warsztatach klatkowych, to trzeba poczekać na rozpoczęcie edycji. Kolejne pytanie. Co sądzisz o barfie uzupełnianym w awaryjnych sytuacjach puszką z mokrą karmą monoproteinową? Słuchajcie, generalnie ja wiecie, że ja nie lubię takiego podejścia zero-jedynkowego, że albo barf, albo karma i w ogóle nic pomiędzy. Nie. Zupełnie nie podzielam takiego zdania, ponieważ wtedy mnóstwo osób jest zniechęcone, żeby cokolwiek zdrowego podać swojemu psu. I często pojawia się takie stwierdzenie, że nie można absolutnie łączyć karmy z barfem, bo pies będzie miał biegunkę. A tak naprawdę bardzo często się okazuje, że psy świetnie tolerują takie mieszanki w cudzysłowie, albo po prostu okazuje się, że jeżeli odpowiednio to zrobimy, zadbamy najpierw o florę bakteryjną w jelitach, podamy jakieś probiotyki, podamy prebiotyki, będziemy stopniowo wprowadzać te świeże, zdrowe pokarmy, to nie ma żadnego problemu. Więc takie straszenie opiekunów tym, że jeżeli pies je karmę, to absolutnie nie może surowego mięsa, albo odwrotnie, jeżeli pies je barfa, to nigdy nie może dostać karmę, jest według mnie bardzo szkodliwe, bo po pierwsze, jeżeli słyszymy, że jeżeli pies jest na barfie, to nie może nigdy dostać żadnej już karmy albo żadnych przysmaczków takich ze sklepu zoologicznego, to mnóstwo osób to odstrasza. No bo załóżmy, że chcemy wyjechać na wakacje z psem i jakby wtedy jest wygodnie nie wziąć psu karmę, albo na przykład nie chce nam się suszyć piersi kurczaka, żeby mieć przysmaczki dla psa, tylko chcemy korzystać, wiecie, z gotowych czasami przynajmniej, albo nawet zawsze przysmaków dla psów i jeżeli tutaj słyszymy, że nie można, absolutnie nie można i tylko barf, jak już barf, no to mnóstwo osób po prostu nawet nie próbuje wydawać tego barfa. Słuchajcie, jak najbardziej można łączyć żywienie barfa z podawaniem karmy. Po prostu zobaczcie, co waszemu psu odpowiada. Jest wiele psów, które nawet w jednym posiłku, jak dostaną i trochę karmy, i trochę surowego, to normalnie to trawią i dobrze się czują. Inne psy potrzebują takiego rozdzielenia, czyli na przykład karma rano, a na drugi posiłek barf. Sprawdźcie po prostu, co waszemu psu będzie najbardziej odpowiadało, ale jak najbardziej można łączyć też. Zobaczcie, że my jak spożywamy posiłki, to też jemy w jednym posiłku pokarmy o różnym stopniu przetworzenia i o różnym jakby składzie. Na przykład jak mamy typowy polski obiad schabowy, czyli smażone mięso podane na obróbce termicznej, do tego gotowane ziemniaki, czyli węglowodany, jakieś tam podane na obróbce termicznej i na przykład surówka z marchewki, takiej surowej. Czyli mamy surowe, gotowane i smażone. No i co? No nic się nie dzieje, tak? I tak samo u psiaków nie ma przeciwwskazań, żeby łączyć ze sobą nawet w jednym posiłku produkty, które są poddane różnej obróbce termicznej, czy na przykład właśnie karmę z surowym mięsem. Natomiast oczywiście można do tego podejść indywidualnie, jeżeli widzicie, że lepiej dla waszego psa działa, jeżeli rozdzielicie mu podawanie surowego od karmy, to po prostu rozdzielamy, ale jakby jedno nie wyklucza drugiego. Więc jeżeli zastanawiacie się, czy przejść na taką
zdrową dietę ze swoim psem, ale obawiacie się, że na przykład będzie taki okres w waszym życiu, że nie będziecie mieli czasu albo możliwości, żeby zapewnić psu barfa i na jakiś czas trzeba będzie przejść na karmę i jakby to was stopuje przed tym, żeby w ogóle spróbować tego barfa, to niech was to nie stopuje, bo jakby nie ma w tym nic złego, żeby czasami podać psu karmę też. Zresztą Nela, to nawet ostatnio, to już było jakiś czas temu, jak byliśmy w trakcie przeprowadzki i musieliśmy pozałatwiać ostatnie sprawy w Polsce przed przeprowadzką do Włoch i się pakowaliśmy i ogarnialiśmy jakieś kwestie różne, urzędowe i wiecie, już tutaj też musieliśmy ogarnąć te rzeczy, które się dzieją tutaj we Włoszech i po prostu nie było czasu, nie było energii, żeby tego barfa szykować i Nela wtedy była po prostu na gotowej karmie. Potem jak się już przeprowadziliśmy i już na spokojnie tu osiedliśmy, no to wtedy wróciliśmy sobie do barfa. A na przykład też jak mieliśmy naszą podróż poślubną, gdzie podróżowaliśmy z jednego miejsca we Włoszech do drugiego miejsca we Włoszech, to czasami była taka możliwość, żeby kupić Neli jakieś mięso i podroby czy kości gdzieś tam w markecie, a czasami nie było takiej opcji, wtedy dostawała karmę. Jakby można to jak najbardziej łączyć. Też pamiętajcie, że im zdrowszy jest mikrobiom psa, tym lepiej pies będzie reagował na takie zmiany, mieszanie. Generalnie możecie sobie na przykład zacząć od tego, żeby urozmaicać karmę, którą aktualnie podajecie i wtedy powoli ten mikrobiom będzie się stabilizował. Jeżeli chcecie pod moim okiem to robić, to zapraszam do mojego kursu Bliżej Natury. Właśnie tam uczę, jak do karmy dokładać zdrowe dodatki do miski psa, żeby psiak był zdrowszy, miał lepsze trawienie, miał ładniejszą sierść i tam wiele jeszcze, o wiele innych aspektów dbamy i też wiem, że wielu kursantów po tym kursie to był dla nich taki pierwszy krok, żeby zupełnie przerzucić się na zdrowe żywienie swojego psa, przejść na przykład na zupełnie na jakieś karmy nisko przetworzone albo wręcz w 100% na barfa. Kurs znajduje się na mojej stronie, więc zaglądajcie. Kolejne pytanie, takie szczeniaczkowe typowo. Jak radzić sobie z gryzieniem rąk oraz nóg? I jeszcze drugie było zapytanie, też dotyczące tego samego, jeszcze to było dopisane od właśnie innej osoby. Słowo nie wolno, ani trochę nie działa. Co robić? No więc słuchajcie, wy równie dobrze, inaczej, jeżeli po prostu mówimy do psa nie wolno i oczekujemy, że on przestanie nas gryźć, to jakby to są oczekiwania, które nie będą spełnione, chyba że rykniecie na psa i on po prostu ze strachu przestanie was gryźć, to wtedy może zadziałać, tylko pamiętajcie, że wtedy to jest awersja, pies się może zacząć was bać i w ogóle do całej takiej sytuacji, gdzie pies próbuje z wami nawiązać kontakt, jest raczej podekscytowany, dokładacie negatywne bodźce i to prowadzi do wysokiego pobudzenia, do frustracji, to jeszcze tylko gorzej wpływa na całą sytuację, a też pogarszacie sobie relacje z psem. Ale jeżeli nie mówimy o takim awersyjnym użyciu słów wobec psa, tylko po prostu mówimy jakieś słowo i oczekujemy, że pies je wykona, to wiecie, wy równie dobrze możecie mówić do psa drzewo, albo oliwka, albo kotek. Wiecie, psa trzeba nauczyć znaczenia słów, które mu wprowadzamy. Tak, jeżeli wprowadzamy hasło, które ma przerwać zachowanie psa, to trzeba psa nauczyć, co oznacza to hasło i jakie są konsekwencje po wypowiedzeniu tego hasła. Generalnie, jeżeli chodzi o gryzienie opiekunów po rękach, po nogach albo skakanie na opiekunów, to ja ten temat bardzo szeroko omawiam w moim psim przedszkolu, więc zapraszam do udziału, to jest kurs online, ale też ostatnio stworzyłam takie dwa pakiety mniejsze, bo rozumiem, że ten kurs psie przedszkole, ten pełny kurs, no przez to, że jest rozbudowany i taki naprawdę kompleksowy, to też jego cena nie jest najniższa, więc zrobiłam dwa mniejsze pakiety materiałów edukacyjnych i to jest pakiet na start i pakiet socjalizacyjny. I właśnie w pakiecie na start macie takie najważniejsze, podstawowe rzeczy, jak radzić sobie ze szczeniakiem, jak go wychować i tam między innymi właśnie jest materiał o tym, jak oduczyć psa gryzienia. Więc zapraszam was do udziału w psim przedszkolu, a jeżeli nie w psim przedszkolu, to właśnie chociaż w tym pakiecie na start i tam znajdziecie dokładne rozwiązania, jak sobie radzić. Kolejne pytanie, po jakim czasie Sophie przywiązała się do was? No to
myślę, że już wiecie po jakichś tam moich vlogach, szczególnie ostatnio o tym często mówię, że staram się nie mieć oczekiwań wobec psów. Na przykład staram się nie mieć oczekiwań wobec tego, jak Nela zareaguje na Sofii, jak Sofii zareaguje na Nelę. Nie miałam takich oczekiwań, że od razu jak wprowadzę szczeniaka do domu, to będzie wielka miłość z drugim psem, z kotami i w ogóle wszyscy, wiecie, będą piękną, cudowną, kochającą się rodzinką. No nie, wiedziałam, że Nela ma swój charakter, że wprowadzamy drugiego, jakby wiecie, obcego psa, który też ma swoją osobowość i może być potrzeba czasu, żeby poczuły się ze sobą dobrze, nie mówiąc już w ogóle o przyjaźni czy miłości. Jakby nie boję się używać słowa miłość w kontekście psów. Wierzę w to głęboko, że psy kochają nas, kochają też inne zwierzęta. Jeżeli wy w to nie wierzycie, koniecznie przeczytajcie książkę Pies jest miłością. Rewelacyjna. A wracając właśnie do tych oczekiwań, też starałam się nie mieć oczekiwań wobec Sofii, że będzie kochała przytulanie, że przywiąże się do nas i wiecie, od razu będzie w nas zakochana. Ja nawet tak spokojnie starałam się przyjąć na klatę, że mimo, że wybieramy rasę, która charakteryzuje się tym, że one kochają być blisko, kochają się tulić, kochają się wtulać, wchodzić pod kołderkę, z opiekunem, to jakby ja miałam taką myśl, że jeżeli ona taka nie będzie, będzie wyjątkowa jak na swoją rasę i będzie psem, który lubi troszeczkę z dystansem podchodzić do takich właśnie, wiecie, sytuacji i niekoniecznie się tulić, tylko na przykład leżeć gdzieś metr ode mnie, to jakby dla mnie też będzie okej. Bo przecież nie można od drugiej istoty oczekiwać tego, że będzie okazywała uczucia tak, jak ja bym to chciała. Więc ja starałam się przygotować psychicznie na to, że nie będzie tak, że ona od razu wejdzie na kolana, że będzie spała, wiecie, przytulona ze mną. No ale Sofii nas tutaj bardzo miło zaskoczyła i ona od pierwszego dnia szukała takiej bliskości, kontaktu takiego bezpośredniego. Wchodziła na kolana, chciała się przytulać. Jeżeli chodzi takie stricte głaskanie, gdzieś tam drapanie za uszkiem, to nie. Jakby do tej pory. Natomiast jeżeli chodzi o takie przytulenie się, taki kontakt fizyczny, żeby po prostu być blisko ze sobą, właśnie wejść razem pod kocyk, pod kołdrę, to było od pierwszego dnia. I też jeżeli była jakaś nowa sytuacja, to ona od razu szukała wsparcia u nas. Nie było tak, że gdzieś próbowała uciekać albo, nie wiem, stwierdzała, że nie ma innej opcji, może trzeba oszczekać to, co tam się dzieje nowego, tylko nie. Ona od początku szukała wsparcia u nas. Nasze pierwsze spacery, gdzie jeszcze było takim malutkim szkrabem i wiecie, wychodziliśmy gdzieś tutaj na pierwsze takie bardzo spokojne trasy spacerowe, no to ona zamiast się interesować tym, co jest dookoła, to cały czas gdzieś tam nam między nogami biegała i się plątała między tymi nogami, więc ona od początku, tak naprawdę od pierwszego dnia, tak do nas przylgnęła, można powiedzieć. My też staramy się dbać o to, żeby to nie poszło w taką przesadę. I na przykład często jest tak, że ona zasypia gdzieś tam mi na kolanach, to ja ją przykładam do klatki kennelowej, tak? Albo w ogóle ona bardzo często sama z siebie wchodzi do klatki kennelowej i tam zasypia, tam sobie gryzie gryzaczki. Jakby my bardzo o to dbamy, żeby wtedy jej nie przeszkadzać, jakby nie wołać jej do siebie, żeby może ona z nami gryzła te gryzaczki czy coś takiego. Właśnie chcemy też, żeby ona była jak najbardziej samodzielna, żeby nie była taka przywiązana do nas, ale tak wiecie, aż nadto, tak z przesadą. Też jak sobie gdzieś tam wychodzi na swój kawałek ogrodzonego ogródka, to nie jest tak, że my za każdym razem wychodzimy za nią i patrzymy, co ona tam robi, że zawsze musi po prostu ktoś tam na nią patrzeć. Wiadomo, jesteśmy z nią teraz bardzo dużo i jeszcze nawet nie uczymy jej za bardzo zostawania samemu, na to przyjdzie czas, ona jest jeszcze młodziutka, dopiero wchodzi w taki okres, gdzie ta nauka powinna według mnie mieć miejsce. Według mnie powinniśmy uczyć psy zostawania samemu, jak mają około 4 miesiące. Więc ona powoli wchodzi w ten wiek i będziemy tego uczyć, natomiast teraz jednak mamy ją na oku, bo jeszcze jest ta nauka czystości i tak dalej, ale właśnie też staramy się, żeby nie było tak, że zawsze śpi u nas na kolanach, zawsze po prostu jest, wiecie, z nami, do nas przyklejona. Tylko właśnie też doceniamy, kiedy ona sama z siebie robi coś, wiecie, kawałeczek od nas właśnie w tej klateczce albo sama wyjdzie na dwór, to jest super. Więc tu Sofii nas miło zaskoczyła i ona szuka takiego wsparcia w nas, jeżeli czegoś się przestraszę, lubi się tulić, lubi z nami robić rzeczy,
No więc tutaj akurat jeżeli o to chodzi, to od samego początku to fajnie się ułożyło. Tylko ja też dodam, że to nie było tak, że my ją wzięliśmy z hodowli, byliśmy dla niej obcymi ludźmi. Ponieważ my w hodowli byliśmy 2 czy 3 razy, co Nelunia, przed odbiorem jej. I to nie tak, że o, jaki ładny szczeniaczek, super, to do zobaczenia przy odbiorze. Tylko my siedzieliśmy w tej hodowli z tymi szczeniaczkami, wiecie, godzinę czy coś, naprawdę długo. Raz nawet jak byliśmy, to tak się Sophie z nami bawiła, wiecie, bawiliśmy się jakimś tam szarpaczkiem. I tyle czasu z nią spędziliśmy, że ona w końcu już zasnęła i zasnęła mi na kolanach. To znajdziecie na vlogach naszych. Więc też staraliśmy się zbudować może nie takie pełne zaufanie, no bo to jednak, wiecie, to nie było tak, że my byliśmy z nią ileś tam dni wcześniej, jak ona do nas trafiła, tylko to były 2 czy 3 wizyty przed jej odbiorem, ale właśnie miała okazję, żeby nas poznać, polubić, więc myślę, że to też bardzo pomogło. Kolejne pytanie, komu polecasz tą rasę? To jest bardzo dobre pytanie, ponieważ wydaje mi się, że, znaczy, dobra, jestem o tym przekonana, że harcik włoski to nie jest absolutnie pies dla każdego, szczególnie jeżeli bierzemy szczeniaka, bo jeżeli na przykład, nie wiem, zdarzyło się, że gdzieś tam jest okazja, żeby adoptować dorosłego harcika włoskiego, to jest jeszcze trochę co innego. Natomiast harcik włoski w okresie dorastania jest bardzo atencyjny i wymaga bardzo, bardzo dużo poświęconego czasu i energii. Tutaj jeżeli chodzi, bo to też właśnie było kolejne pytanie, czy ze szczeniakiem tej rasy coś konkretnie się łączy, na coś trzeba uważać? No właśnie. Więc u harcików włoskich generalnie to jest taka rasa niestety znana z tego, że one sikają w domu, załatwiają się w domu nawet jak są dorosłe. Wiecie, to są małe pieski, szybki metabolizm, mały pęcherz i do tego jeszcze nie lubią zimna, więc to szczególnie jeżeli mamy takiego psiaka w Polsce, gdzie wiemy przez pół roku jest pogoda średnia, szczególnie właśnie dla harcika. No to te psy po prostu potrafią się spinać, wiecie, spinać zwieracze na spacerze i potem załatwić dopiero w domu, kiedy wejdą do ciepełka i do bezpieczeństwa. Więc często psiaki tej rasy mają spore problemy właśnie, jeżeli chodzi o naukę czystości i nawet jako dorosłe psy załatwiają się w domu. Więc to jest taka pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o trudność w wychowaniu tych psów. Trzeba się bardzo przyłożyć do nauki czystości, ponieważ bywa z nimi ciężko, one są oporne, długo się uczą tej nauki czystości i nawet niektórzy twierdzą, że nie da się harcika włoskiego nauczyć czystości. I tutaj w momencie, kiedy ktoś weźmie takiego psa, a wychodzi codziennie na 8 godzin z domu i ten pies zostaje sam, to rzeczywiście według mnie może to być nie do zrobienia, żeby nauczyć tego psa załatwiania się na dworze. No bo przez te 8 godzin ten pies będzie mógł się załatwiać w domu, tak? Więc trzeba mu zostawić jakieś maty. I tutaj, no, według mnie przy tej rasie trzeba tak bardzo konsekwentnie podejść do tej nauki czystości. I ja bym przy harciku włoskim nie wprowadzała mat do domu i też tak nie zrobiliśmy przy Sophie, żeby w ogóle ten koncept załatwiania się w domu nie istniał. Żeby to było tylko i wyłącznie od razu wprowadzone, że tylko i wyłącznie załatwiamy się, w sensie pies się załatwia na trawce, na dworze. No i żeby rzeczywiście tak było, no to co te 2-3 godziny trzeba psa wyprowadzić. Plus po każdej zabawie, po każdym spaniu, po każdym jedzeniu, po każdym piciu. Więc no właśnie to, co Wam mówiłam, my praktycznie teraz cały czas jakby jesteśmy z Sophie i właśnie nad nią czuwamy. Właśnie chodzi o to czuwanie, nie do końca o to, czy ona coś tam pogryzie w domu, bo też ma zabezpieczoną przestrzeń, tylko bardziej chodzi o to, żeby czuwać, żeby w razie czego wypuścić ją szybko na dwór, czy tam, wiecie, wynieść, czy zachęcić, żeby wyszła. Właśnie chodzi z tym czuwaniem o to, żeby tą naukę czystości teraz tak fajnie i konsekwentnie poprowadzić. I mimo, że Sophie z nami już jest kilka tygodni, to wpadki nadal są. I ja nie uznaję tego jako moją wpadkę, jako wiecie, że coś tam nam nie idzie z tym treningiem, bo tak uważam, że jest super, bo takie wpadki zdarzają się, są dni, gdzie nie ma żadnej wpadki i wtedy jest takie, o wiecie, wewnętrznie tak czujemy super. Czasami jest tak, że są 2 wpadki, czasami jest 1, więc wiecie, jakby dalej to się zdarza, natomiast no tak 90-80% załatwienia się w tej chwili to już jest na dworze, więc no super. No i właśnie mówię, jeżeli ktoś by wziął takiego harcika i ten pies by zostawał kilka godzin sam w domu, trzeba by mu wprowadzać maty, on przez te pół dnia by się musiał załatwiać w domu, potem dopiero by był wyprowadzany na dwór, to myślę, że
No, byłoby ciężko, żeby żyjąc takim trybem nauczyć tego psa, żeby w domu się jednak nie załatwiał. Więc to jest taka pierwsza trudność, a druga rzecz to jest łamliwość łapek. Harciki włoskie, szczególnie w okresie wymiany zębów, są... No mają taki problem, że często łamią kończyny, często łamią łapki. Wiecie, te psy są małe i mają długie nóżki, więc te kości są po prostu jak zapałeczki. No i taki harcik włoski potrafi sobie złamać łapkę, na przykład zeskakując z kanapy, czy zeskakując z krzesła. Więc jeżeli zostawimy takiego szczeniaczka, a w ogóle jeszcze do tego oczywiście dochodzi ich energia i one w ogóle myślą, że one potrafią latać i one po prostu skaczą, jakby jutra miało nie być. Po prostu to, co robią te psy, jest szalone. I w momencie, kiedy ktoś chciałby zostawić takiego harcika włoskiego, właśnie dorastającego szczeniaczka, jeszcze z tą taką predyspozycją do złamania łapek, gdzieś w takiej przestrzeni, gdzie pies może wskoczyć na kanapę, na fotel czy na krzesło, to po prostu może się to tragicznie skończyć. Więc no, na te psy naprawdę trzeba uważać, trzeba zwracać uwagę, pilnować po prostu dla ich własnego bezpieczeństwa. Też oczywiście dochodzi kwestia wyboru hodowli. Tutaj w hodowli, z której my mamy Sofii, na szczęście nie, jakby w historii ich hodowli mają tylko jedną suczkę, która miała złamania, natomiast ona nie jest rozmnażana i było po prostu widać, jaką ona ma łapkę, a jaką łapkę mają, jaką szerokość, jaką grubość tej łapki mają wszystkie pozostałe psy, które są wykorzystywane w tej hodowli do właśnie rozmnażania. I rzeczywiście, wiecie, my oczywiście widzieliśmy i mamę Sofii, i tatę Sofii, i były to po prostu psy o grubych kościach. Wiecie, oczywiście no, to nie jest jakaś mega masywna łapa, to dalej jest harcik włoski, ale rzeczywiście jest ogromna różnica między harcikami. Czasami są właśnie harciki takie jak z tej hodowli, z której mamy Sofii, że naprawdę to nie są właśnie takie zapałeczki, tylko są, no widać, grubsze łapki, a są harciki, które są wręcz takimi karzełkami i mają długie, cieniusieńkie łapki. No, więc też na to trzeba uważać. Biorąc to wszystko pod uwagę, właśnie to, że trzeba na tego szczeniaka po prostu patrzeć, trzeba pilnować, trzeba go uczyć tej czystości, trzeba pilnować, żeby nie wskakiwał sam gdzieś tam na kanapę i potem właśnie sam z niej nie zeskakiwał. Według mnie to jest rasa psów dla osób, które pracują z domu, wiecie, dla osób, które po prostu nie muszą zostawiać tego psa na wiele godzin codziennie. No, bo ciężko po prostu wtedy wychować takiego psiaka, żeby sobie krzywdę nie zrobił, żeby tą toaletę ogarnąć. Oczywiście też dochodzi to, że one właśnie bardzo lubią właśnie przebywać w towarzystwie swoich opiekunów, no ale też wiadomo, trzeba znaleźć taki środek i też wiadomo, trzeba uczyć takiego psa zostawania samemu, ale no, nie wydaje mi się, że to jest rasa dobra dla ludzi, którzy pracują na etat i wychodzą codziennie do pracy na kilka godzin. Kolejne pytanie, jakie suplementy podajesz Sofii od pierwszych dni u Was? O suplementach dla szczeniąt nagrałam niedawno odcinek, więc pojawi się tu i będzie też w opisie pod filmem i właśnie też te suplementy, które tam polecam, my od początku wprowadziliśmy Sofii, czyli zaczęliśmy sobie od probiotyków, to już do pierwszego posiłku poleciał probiotyk, potem szybko też był wprowadzany beta-glukan, potem kwasy tłuszczowe omega-3, to był olej z ryb morskich, no i potem już kolejne, ale te trzy rzeczy były na początek i to według mnie jest taka złota trójka, taka na dzień dobry. Probiotyk, prebiotyk i kwasy tłuszczowe omega-3. Pytanie, na które szczęściowo odpowiedziałam, kiedy zacząć uczyć szczeniaka samotności? Właśnie tu już wspomniałam, że najlepiej, kiedy pies ma około te 4 miesiące, czemu nie wcześniej? Ponieważ wcześniej, kiedy pies ma jeszcze 2-3 miesiące, on... Wiecie, to jest takie jeszcze bezbronne zupełnie zwierzę i gdyby taki pies był pozostawiony dalej z matką i rodzeństwem, to one by tak za bardzo jeszcze się nie rozchodziły, nie odchodziłyby daleko od siebie, raczej by się jeszcze trzymały w kupie. Natomiast właśnie z czasem, gdy pies wchodzi, te szczeniaki by wchodziły w okres właśnie tak 4 miesiąca, 5, to już zupełnie, wtedy tak już każdy zaczyna się rozchodzić w swoją stronę i matka już tak często, już tak dużo nie przebywa w tym gnieździe. Każdy już staje się samodzielny i to jest właśnie idealny moment, żeby uczyć psa samotności, bo pies, który ma 2 miesiące, tak, który ma 8 tygodni, który ma 3 miesiące, to jest jakby jeszcze nie ten etap rozwoju. Po prostu patrząc tak na biologię i na etapy rozwoju psa, to najlepiej jest poczekać właśnie aż pies
po prostu też psychicznie będzie na to gotowe, czyli koło 4 miesiąca. Kolejne pytanie, jak uczysz Sofii załatwiania się na dworze? Więc jak Wam wspomniałam, po każdym piciu, jedzeniu, spaniu, zabawie wynosimy, no nie na rękach, tylko wyprowadzamy ją na ogródek i do tego, jak po prostu długo nie załatwiałaś, no to też dodatkowo ją wyprowadzamy. No i za każdy siusiu czy kubkę zrobione na dworzu oczywiście jest nagródka. Do tego od samego początku wprowadziliśmy hasło siusiu i to działa i na siusiu, i na kubkę. Jakby wtedy, czy robi to, czy to mówimy to hasło, po prostu to znaczy załatw się, co tam potrzebujesz. I przez to, że my powtarzamy to konkretne słowo w tym konkretnym kontekście, czyli wtedy, kiedy ona się załatwia, z czasem samo to słowo zaczyna wywoływać tą reakcję fizjologiczną i rzeczywiście po 3 tygodniach takiego właśnie mówienia jej, co ona robi, używania tego słowa, rzeczywiście już to słowo zaczęło wywoływać reakcję. Właśnie była taka sytuacja, też to jest na vlogu, gdzie szliśmy do sklepu z Sofii, no i wiecie, żeby mi się nie załatwiła w sklepie, no to wzięliśmy ją na trawkę, no ale tak za bardzo, wiecie, nie mogła się zebrać, więc powiedzieliśmy właśnie hasło i ona od razu jakby kucnęła i siknęła i mogliśmy iść spokojnie do sklepu i nie martwiliśmy się, że tam się załatwi. Więc po 3 tygodniach to już nam zaczęło działać. Tak jak mówiłam, wpadki się zdarzają. Tutaj ważne jest, żeby podłogę dokładnie posprzątać, czyli popsikać, oczywiście wytrzeć do sucha, ale potem popsikać preparatem enzymatycznym, bo nawet jeżeli popsikacie jakimś, nie wiem, super, ekstra mocną chemią, nie wiem, jakąś do kuchni czy do łazienki, takie rzeczy, to dalej te, wiecie, te cząstki zapachu, one dalej, pies będzie jakby dalej je czuł i dla szczeniaka to jest taki wielki napis WC. Więc trzeba zastosować preparaty enzymatyczne. No, mnóstwo ich znajdziecie nawet w sklepach stacjonarnych, zoologicznych. Można na nie trafić i po prostu potraktować takie miejsce preparatem enzymatycznym, który rozkłada właśnie te cząstki, żeby już potem nic nie było wyczuwalne dla psa. A, no i jeszcze do tego dochodzą noce, bo tutaj też no, w nocy trzeba pilnować szczeniaka, więc my mieliśmy na początku ustawiony budzik na 3 i na 6 i Marcin wychodził na drugą w ogóle, tak druga, trzecia, wychodził Marcin z Sofii w środku nocy, a ja potem o 6, ale od jakichś 2 tygodni Sofii nam przesypia całe noce i czasami śpi do 9 albo do 9:30 nawet, więc ekstra. Też wiecie, im pies jest starszy, tym dłużej potrafi wytrzymać i też jest coś takiego, że szczeniaki jeszcze w tym momencie, kiedy są odbierane z hodowli, czyli właśnie tak wiek 8, 9, 10, 11 tygodni, one jeszcze są wtedy w takim trybie, że mają chwilę odpoczynku, chwilę aktywności, odpoczynek, aktywność, odpoczynek, aktywność i tak samo w nocy. One trochę śpią, potem się budzą, trochę śpią, potem się budzą, więc właśnie przy takim wybudzaniu się szczeniaka w nocy, no to szczeniak zwykle musi się wtedy załatwić. Natomiast z czasem pies przyjmuje ten taki nasz rytm dnia i rzeczywiście ciągiem, że tak powiem, zaczyna przysypiać całą noc. No i właśnie u Sofii to już się pojawiło i ona w tej chwili, my tak zwykle się kładziemy, nie wiem, koło północy, no to ona potrafi przespać do 9 to na spokojnie. Chociaż są dni, że zaczyna się wiercić, no to Marcin wstaje i ją wyprowadza. Tak, u nas w nocy Marcin wyprowadza psa. Więc czasami jeszcze tak jest, że w środku nocy jest pobudka i jest wyprowadzenie psa do ogródka, ale są już też takie noce, gdzie ciągiem daje nam przespać całą noc. Kolejne pytanie, czy Nela i Sofii spędzają ze sobą czas podczas Waszej nieobecności? Nie, ponieważ my nie zostawiamy jeszcze Sofii samej, więc nie ma takich sytuacji. Na razie Sofii jest zawsze z kimś i dopiero właśnie dosłownie chyba wczoraj czy przedwczoraj robiłam jakieś takie pierwsze próby zostawiania jej samej, ale to wiecie, było kilka minut i dopiero stopniowo będziemy to robić. Też oczywiście wtedy, gdy ją zostawiłam na te kilka minut, musiała się załatwić w domu. No więc właśnie tutaj to jeszcze tak z tą nauką czystości
wiecie, tak na siebie nachodzi wszystko, więc no my się nie spieszymy, jakby mamy taki tryb życia, taką pracę, że możemy jakby być z nią i nie musimy gdzieś tam wychodzić do biura i nie wiem, nie mamy takiego, wiecie, deadline'u nad głową, że za 2 miesiące Sofii już musi zostawać sama 8 godzin. No nie, to jakby na spokojnie, więc z tym się nie spieszymy, powoli będziemy to wprowadzać. No odpowiadając na pytanie, nie, Nela i Sofii nie zostają razem podczas naszej nieobecności. Kolejne pytanie i to też wielu z Was interesowało. W ogóle było kilka pytań na ten temat, przeczytam chyba je wszystkie naraz po prostu. I to były takie pytania. Jak Sofii dogaduje się z kotami? Jak koty zareagowały na Sofii? Co robiłaś, gdy Sofii ganiała koty? Co jeśli mój kot nigdy nie miał do czynienia z psami, czy muszę uważać 2 razy bardziej? Więc jeżeli chodzi o Sofii i koty, to my robiliśmy wszystko według tego, co też ja Wam proponuję i czego Was uczę na moim webinarze, na moim szkoleniu Jak pies z kotem. To jest właśnie taki webinar, szkolenie online o tym, jak wprowadzić psa do domu, w którym już są koty, albo też odwrotnie, jak wprowadzić kota do domu, w którym jest pies. Więc jeżeli stoicie przed podobnym wyzwaniem, to odsyłam Was do tego szkolenia, tam krok po kroku wszystkie etapy dokładnie omówiłam i to, co Wam proponuję, jest no tak skonstruowane ta metoda wprowadzania nowego domownika do domu, że no nie ma tutaj miejsca na jakieś, wiecie, wielkie stresy ze strony albo kotów, albo psa. Więc jeżeli Was dokładnie interesuje, jak to robiłam, to zapraszam na moje szkolenie, tam dokładnie wszystko opowiadam krok po kroku. Może powiem po prostu, na jakim etapie jesteśmy teraz. Teraz jesteśmy na takim etapie, że już koty i Sofii mają ze sobą bezpośredni kontakt, natomiast jest to kontakt bardzo kontrolowany i nie jest on, absolutnie nie jest przez cały dzień. No my też, wiecie, mamy koty, które nie wychodzą, a jednocześnie mieszkamy w domu na wsi. I jeżeli macie podobnie, to wiecie, że to jest trudne, mając ogród, właśnie ładną pogodę, trudne jest to, żeby te koty utrzymać w domu i trzeba bardzo uważać, żeby one po prostu nie uciekły. Na szczęście u nas w domu ta przestrzeń jest dosyć mocno podzielona i w wielu miejscach można zamknąć drzwi, jakby podzielić ten dom na, wiecie, takie osobne przestrzenie, bo teraz jak mamy szczeniaczka, no to większość czasu drzwi na ogród są otwarte, żeby ona mogła wychodzić, mogła się załatwić, jeżeli tylko potrzebuje, no więc automatycznie koty jakby nie są w tej przestrzeni psa, szczególnie właśnie w ciągu dnia, no bo po prostu by uciekły na dwór, więc tutaj one i tak muszą być oddzielone. Natomiast do kontaktu już pozwalamy, szczególnie pozwalamy zwierzakom na kontakt, kiedy już Sofii jest taka, wiecie, ona się układa do spania wieczorem, bo w momencie, kiedy pies jest, szczeniak, super pobudzony zabawą na przykład i my stwierdzimy, no dobra, to teraz wpuśćmy koty do psa, no to jest fatalny pomysł. Trzeba łączyć ze sobą zwierzęta, pozwalać im na kontakt na niskim poziomie pobudzenia. Więc my aktualnie robimy w ten sposób, że wieczorem, kiedy już właśnie my też z Marcinem pokończyliśmy pracę, już tam każdy zrobił, co miał zrobić i siadamy sobie, oglądamy jakiś serial, wiecie, na kanapie i właśnie Sofii już tam przysypia, to wtedy i właśnie drzwi na ogród są zamknięte, no bo już jest noc, komary i tak dalej, to właśnie wtedy otwieramy drzwi jakby do tej przestrzeni Sofii, do tej przestrzeni, w której właśnie przebywa sobie Sofii w ciągu dnia i wtedy koty sobie chodzą, Sofii jest taka senna, albo w ogóle i tak zasypia, albo gdzieś tam z kanapy tylko patrzy na te koty. Też robiłam coś takiego, że brałam sobie Sofii koło mnie, tutaj miałam z drugiej strony kota i dawałam im jednocześnie ze sobą smakołyki. Sofia akurat nie jest takim psem, który ma jakąś zazdrość, jakieś takie rzeczy typu obrona zasobów. W ogóle jakby tego nie ma, bo jeżeli macie psa, który może być zazdrosny w takiej sytuacji o to jedzenie, które dostaje tam drugi, wiecie, drugi zwierzak, no to nie jest najlepszy pomysł, ale u Sofii to się sprawdza i dla niej to jest ok, że właśnie tu sobie dostaje smaczka, a tu kot i jakby każdy jest spokojny, kot jest zadowolony, bo dostaje przysmaczki, nie boi się psa, no bo pies jest jakby, wiecie, on po prostu siedzi, nie biega jak szalony, nie szczeka, więc po prostu oba zwierzaki siedzą, mają przysmaczki, jest spokojnie, wszystko jest na niskim poziomie pobudzenia, właśnie są te pozytywne bodźce,
No i na tym się kończy, że po prostu w pewnym momencie koniec smaczków, wynoszę kota i jakby dalej sobie Sophie tam robi powiedzmy co chce. Czyli też robię takie powiedzmy sesje, wiecie, gdzie tam takie pozytywne doświadczenia ze sobą mają. Już się wąchały oczywiście, wiecie, nosek w nosek. Miały ze sobą jakiś tam kontakt taki też na podłodze, że gdzieś tam Sophie kawałek poszła za Frankiem na przykład. No to na przykład wtedy, jak już widzę, że tak za bardzo za nim biegnie, no to przywołuję ją po prostu, jak do mnie przyjdzie, zrezygnuję z tego kota, no to super ją nagradzam smakołykami i gdy widzę, że już ona zaczyna się pobudzać, no to koty out, albo Sophie out od kotów, po prostu je rozdzielam. Czyli łączę je ze sobą, jak po prostu jak zwierzaki są spokojne. I tak samo robimy też z Nelą. One, dziewczyny, mają ze sobą kontakt, kiedy są spokojne. Jak jedna albo druga się nakręca, są rozdzielane, ale też staramy się jakby zakończyć kontakt między nimi, zanim się pobudzą, żeby właśnie miały takie doświadczenia, że przebywanie razem jest przyjemne, jest fajne, może jest neutralne, może niekoniecznie nawet przyjemne, ale właśnie nie jest w żaden sposób negatywne, nie jest w żaden sposób pobudzające i staramy się zakończyć jakąś tam interakcję między nimi właśnie póki jeszcze jest okej. I to jest też taki klucz właśnie, jak sobie pracować z psem. Kolejne pytanie, czy ważysz Sophie posiłki? Jak duże porcje dostaje w stosunku do swojej wagi? Tak, oczywiście ważę jej posiłki. Dostaje Sophie wciąż około 300 gramów jedzenia dziennie, co odpowiada mniej więcej 10% jej masy ciała. Ona wciąż waży niewiele ponad 3 kilo, więc no tak mniej więcej to jest 10% jej masy ciała. Kolejne pytanie, właśnie też takie o barfie. Jakie mięso podawać w barfie szczeniaczkowi, gdy nie może kurczaka czy wołowina? Słuchajcie, można podawać każdy rodzaj mięsa, więc jeżeli pies nie może kurczaka, no to zostaje Wam wszystko inne, tak? Zostaje Wam indyk, wieprzowina, wołowina, kaczka, królik, gęś, konina, kozina, ryby, więc po prostu możecie korzystać ze wszystkich innych mięs. Jeżeli pies ma alergię na jakiś dany pokarm, po prostu eliminujemy go z diety, a wszystko pozostałe można podawać. Kolejne pytanie, jeszcze takie typowo szczeniaczkowe o naukę czystości. Jak sprawić, żeby szczeniak chciał siku dopiero o 10? Siódma to za wcześnie. No to tak, słuchajcie, generalnie to, co jeszcze pomaga w nauce czystości i takie, co sprzyja przesypianiu nocy, to jest to, żeby po pierwsze pies jadł, no najlepiej barfa albo jakąś nisko przetworzoną karmę, coś najbardziej zbliżonego do takich naturalnych, biologicznych potrzeb psa, ponieważ jeżeli pies właśnie na przykład je tego barfa, to załatwia się zwykle raz w ciągu dnia, w sensie robi kubkę raz w ciągu dnia i to siku nie jest co chwilę, bo w momencie, kiedy pies jest na suchej karmie, on będzie robił kupę wiele razy w ciągu dnia, będzie tą suchą karmę popijał ogromną ilością wody, to jakby nie pomaga przy nauce czystości. A kolejna rzecz jest taka, żeby dobrze ustawić sobie pory posiłków. I na przykład Sophie ostatni posiłek dostaje o godzinie 18. Wiadomo, to czasami się rozjeżdża, jak gdzieś tam jedziemy na wycieczkę czy coś takiego. Natomiast staramy się, żeby ten ostatni posiłek był 18, tak 19. I wtedy zwykle ona przesypia całą noc, bo w momencie, gdy na przykład właśnie pojedziemy gdzieś na wycieczkę, wrócimy późno do domu i ona po powrocie z wycieczki, no wiadomo, że jest głodna, bo więcej się ruszała i tak dalej. Jakby ta aktywność jest trochę inna niż taki spokojny dzień. No to jak ona dostanie jeszcze późnym wieczorem jedzenie, to zwykle potem jest budzenie nas w nocy, bo trzeba z psem wyjść. Więc najlepiej jest psa szczeniaka właśnie przerzucić na barfa, czy gotowany odpowiednik, czy no po prostu domową, zdrową dietę, która nie ma zapychaczy i która po prostu jest wysoce przyswajalna i odżywia rzeczywiście psa, a nie tylko go napycha. I właśnie te pory posiłków. Właśnie ostatni posiłek fajnie zrobić 18, to wtedy jest duża szansa, że pies prześpi całą noc. Kolejne pytanie. Mój szczeniak szczeka na dosłownie wszystko, na przykład ludzi, psy. Jak mam go tego oduczyć? Jeżeli szczeniak wykazuje takie zachowania, to znaczy, że trzeba popracować nad socjalizacją. Nad socjalizacją psa z innymi psami i nad socjalizacją tego szczeniaka z ludźmi. Więc mogę Was odesłać do mojego psiego przedszkola. Tam dokładnie oba te zagadnienia wyjaśniam i daję dokładne wskazówki, jak nauczyć psa mijania innych psów, jak przeprowadzać też zapoznania z psami, jak czytać tą mowę ciała, jak robić zapoznania z ludźmi, jak uczyć mijania ludzi. To wszystko znajdziecie w psim przedszkolu, ale też tak jak Wam
mówiłam, zrobiłam te dwa mniejsze pakiety i właśnie też jest ten pakiet socjalizacyjny i to jest taki pakiet materiałów, który, wiecie, z psiego przedszkola wyciągnęłam kilka lekcji i właśnie w tym pakiecie socjalizacyjnym znajdziecie zarówno materiał o tym, jak socjalizować z psami, jak i o tym, jak socjalizować z ludźmi, więc tam odsyłam, wszystko znajdziecie na mojej stronie. Kolejne pytanie, i to też się powtarzało, czy szczeniaki mogą chodzić w szelkach? I też było pytanie, w którym tygodniu zakładać szczeniakowi szelki? Jeżeli tutaj śledzicie nasze poczynania ze szczeniakiem, to wiecie, że Sophie miała szelki od razu. I to Wam też polecam. Słuchajcie, obrożę jak najbardziej może nosić pies, ale może ją nosić pies jakby bez uszczerbku na jego zdrowiu. Może ją nosić pies, który nie ciągnie na smyczy. Jeżeli pies ciągnie na smyczy, a ma obrożę, no to jakby tutaj są, wiecie, bardzo delikatne struktury na szyi i szarpanie za szyję psa, no po prostu jest niebezpieczne. Wiecie, tu mamy duże naczynia krwionośne, odcinek szyjny kręgosłupa, mamy tchawice, mamy tarczyce, no nie uciskajmy tego wszystkiego. Jeżeli pies nie potrafi ładnie chodzić na smycze, zakładajmy mu szelki, a zakładam, że większość szczeniąt no nie umie, wiecie, nie wiadomo skąd chodzić na smyczy, dopiero się uczą. I zdarza się, że one pociągną, że one gdzieś wyrwą się do czegoś, więc obroża dla szczeniaka nie. Według mnie dla szczeniaka tylko i wyłącznie szelki. Tylko ważne, żeby to nie były szelki takie norweskie, czyli które mają pasek tutaj, albo szelki typu Step In, które mają też paski tutaj przechodzące, tylko szelki typu Guard, które mają obręcz tutaj, też nie na szyi, tylko ta obręcz powinna wisieć tutaj na mostku bardziej, na tej górze mostka. A drugi pasek jest tutaj za łapkami i nic nie blokuje tutaj tego stawu ramiennego. Kolejne pytanie, czy twoje psy cały czas w domu noszą szelki? Tak! O dziwo, tak. Moje psy aktualnie tak, cały czas noszą szelki. A dlaczego? Słuchajcie, Sophie nosi cały czas szelki, ponieważ ona jeszcze boi się zakładania szelek i oczywiście to jest z nią do przepracowania. Natomiast ja też staram się nie narzucać na siebie jakby za dużo i też na nią, bo dla mnie na przykład jest ważniejsze, żeby nie bała się ludzi, żeby dobrze się dogadywała z Nelą, żeby się dogadywała z naszymi trzema kotami, żeby zabierać ją na, wiecie, spacerki socjalizacyjne, żeby uczyć ją obcinania pazurków. Jakby to są takie nasze priorytety. Oczywiście mam też w głowie i czasami robię z nią takie ćwiczenia właśnie z przyzwyczajania do zakładania szelek. Natomiast jakby nie jest to, nie mamy tego aktualnie przepracowane, a te szelki są potrzebne, no bo no wychodzimy z nią codziennie na spacer, więc one muszą być. Więc zamiast wchodzić z nią w jakieś takie stresujące sytuacje i tracić do niej zaufanie, zakładając jej codziennie czy przed każdym spacerem szelki, ona po prostu te szelki ma cały czas. Ma te szelki dobrze dobrane, to są guardy, one jej nie przeszkadzają, nie obcierają jej, więc te szelki ma cały czas. Wiadomo, czasami jej zdejmuje, ale raczej większość czasu te szelki na sobie ma. I jakby ja wiem, że to jest do przepracowania i idealnie, gdyby tych szelek cały czas na sobie nie miała. Natomiast tak jak mówię, mamy pewne priorytety, są rzeczy dla nas ważniejsze, nie chcemy też siebie psychicznie, wiecie, tak zarzucić wszystkim, że trzeba wszystko teraz zrobić i nauczyć ją mycia ząbków i czesania i kąpieli i zakładania szelek i w ogóle 5 czy 15 komend. Nie, są priorytety, na tym się skupiamy, chcemy fajnie zrobić jakieś tam inne rzeczy. Na zakładanie szelek przyjdzie czas, więc tak, ona większość czasu ma te szelki na sobie, ale oczywiście będziemy nad tym ćwiczyć, żeby nie bała się zakładania tych szelek, żeby w domu normalnie chodziła bez szelek. A Nela ma przez większość czasu szelki ze względów takich bezpieczeństwa. Bo w razie, gdyby, nie daj Boże, coś się stało, na przykład, nie wiem, Nela by, powiedzmy, jadła posiłek, a Sophie przeskoczyłaby przez swój płotek i wskoczyła do Neli jedzącej posiłek i nie daj Boże, nie wiem, Nela by zaatakowała Sophie, no to jak pies ma szelki, po prostu jest jak zareagować, jak odciągnąć te psy. Gdyby Nela nie miała szelek na sobie, no to już by było ciężej. Więc no może to jest takie dmuchanie na zimne, bo jakby my wszystkiego pilnujemy i dbamy o tą relację i do jakichś takich konfliktów nie dochodzi. Natomiast no mówię, w razie gdyby coś się niedobrego stało, też wiecie, Nela jest dużo większa od Sophie, więc
jakby, tak jak mówię, jakby nie daj Boże coś się złego stało, no to to by się mogło źle skończyć dla Sophie, więc dlatego my tak dbamy o układanie relacji między nimi. Jeżeli śledzicie vlogi, to tam bardzo dużo o tym mówię i mówię o tym, jak my jesteśmy ostrożni w tym wszystkim i dajemy dziewczynom czas, więc biorąc pod uwagę wielkość Nelly i wielkość Sophie, no to tak, Nella ma cały czas na sobie szelki, tak wiecie, w razie czego. Mogłaby ich nie mieć, bo no, pilnujemy ich, jakby nie ma między nimi konfliktu, ale nie wiem, no ja tak lubię dmuchać na zimno, więc te szelki Nella ma. Kolejne pytanie, czy Akana Papi to dobra karma dla szczeniaków? No nie. Chciałam jakoś tak dyplomatycznie odpowiedzieć, ale no powiem wprost, no nie. Żadna karma ekstrudowana to nie jest dobry wybór dla szczeniaka. Nieważne jak cudowny byłby skład karmy, ale jeżeli jest to karma ekstrudowana, czyli taka zwykła, sucha karma, nie żadna karma tłoczona na zimno, czy pieczona, czy suszona powietrzem, tylko właśnie karma ekstrudowana, no to jakiego ona by nie miała składu, to nie będzie dobrym wyborem dla szczeniaka. To takie karmy można porównać do podawania codziennie szczeniakowi fast fooda. Karma ekstrudowana, słuchajcie, ciężko jest znaleźć inny, tak wysoko przetworzony produkt. Więc to mówi się o tym takie, wiecie, martwe jedzenie. Tam jakby już prawie nic nie ma z tych wartościowych składników odżywczych, z tych wszystkich biologicznie aktywnych związków, które są w tych surowcach, które są użyte do produkcji tej karmy. Ona jest tak przetworzona pod wpływem wysokiego ciśnienia, pod wpływem wysokiej temperatury i to wielokrotnie, że potem no już, no to jest już takie, wiecie, no fast food, więc dla szczeniaka, jeżeli nie chcecie samodzielnie szykować posiłków, do czego namawiam najbardziej, bo to naprawdę nie jest trudne i też nagrałam niedawno odcinek o barwie dla szczeniaka, więc koniecznie oglądajcie, zobaczycie, że naprawdę to nie jest nie wiadomo jak trudne. Naprawdę każdy może to zrobić i nie ma się co tego bać. Więc jeżeli nie barw, to jakaś nisko przetworzona karma. Czy to psi bufet, czy na przykład z Amazonia Zoo są karmy fajne, czy wykowane na przykład od polent Paulina, albo karmy suszone polent Paulina. Są też różne karmy tłoczone na zimno, są karmy suszone powietrzem. No mnóstwo jest tego typu rozwiązań. Zwykle te karmy nisko przetworzone są niestety drogie. Dlatego no, jednak tą najlepszą opcją jest samodzielne szykowanie posiłków, wychodzi to najbardziej ekonomicznie, no i najbardziej zdrowo. Więc odpowiadając na to, czy Akana jest dobrą karmą dla szczeniaka, no nie. Nie jest. Kolejne pytanie. Ulubione gryzaki Sophie. Ja Sophie daję tylko naturalne gryzaki, suszone żwacze, suszone skórki, suszone uszy. Możecie zobaczyć na przykład ofertę Slow Dog. Właśnie z tego sklepu Sophie ma najczęściej gryzaki. Też w Slow Dog jest zniżka z naszym kodem PsiGloss, więc zajrzyjcie. Ale taki najgryzak, no to chyba są żwacze, suszone żwacze. I właśnie, kolejne pytanie takie łączące się trochę z tym, czy racica sarny jest dobrym i bezpiecznym gryzakiem dla szczeniaka? Nie. Racica sarny, racica jakaś barania, czy nie wiadomo jaka, to nie jest dobry gryzak dla żadnego psa, ponieważ w środku jest kość. I to jest gryzak, który jest ususzony, więc ta kość jest sucha, pozbawiona tej wilgotności, przez co jest no, niebezpieczna, może się rozpadać, właśnie może być ciężko trawiona, może poranić psa. Kość generalnie, wiecie, że ja jestem zwolenniczką pod dawania psu mięsnych kości, surowych mięsnych kości, to jest super. Natomiast suszone kości, właśnie takie jak w racicach, czy suszone łapki kurze, nie, według mnie to jest niebezpieczne po prostu. Jakie warzywa można dodawać do miski szczeniakowi rasy York? Słuchajcie, pamiętajcie o tym, że jeżeli chodzi w ogóle o takie zakazane warzywa dla psów, to ta lista jest bardzo krótka, bo psom nie można podawać cebuli, szczypiorku, pora i z warzyw to tyle. Bo na przykład awokado można podawać. Słuchajcie, to badanie, gdzie wykazano toksyczność awokado u psów, to było badanie, w którym podawano psom i liście, i łodygi, i w ogóle różne części awokado, czy tej, wiecie, tej rośliny, a nie sam miąższ, no to jakby ta toksyczność oczywiście wyszła, ale jeżeli też jakbyśmy my jedli liście awokado, to też pewnie by to na nas dobrze nie wpłynęło. Ale jeżeli jeżeli podamy ten miąższ, ten owoc, to można śmiało podawać czosnek, tak samo można podawać badania, które wykazały toksyczność czosnku, to słuchajcie, tam są podawano kilkadziesiąt ząbków czosnku dziennie. Właściwie nawet to nie było podawanie takiego świeżego czosnku, tylko esencji, wiecie, takiego bardzo stężonego
bardzo stężonej formy jakby tego czosnku, gdzie no umówmy się, kto normalnie miałby taki pomysł, żeby dać psu na przykład 20 ząbków czosnku dziennie, no nie. Więc podawanie czosnku wcale nie jest, wiecie, zakazane. Nie można podawać cebuli, poru, pora, szczypiorku. Kto mnie tu podgryza? Dzień dobry. Patrzcie, jaki duży już jest Pedro. Dzień dobry. Kto mnie tu podgryza w stopę? Więc nawet czosnek taki, wiecie, owiany złą sławą można podawać, awokado można podawać. Jeżeli chodzi o takie warzywa na początek, no to fajnie się sprawdza dynia, fajnie się sprawdzają bataty, to wszystko ugotowane, ugotowana dynia, ugotowane bataty, ugotowana marchewka. Generalnie o tym, jak dokładać warzywa, jak zacząć dokładać warzywa do diety psa, też znajdziecie w moim kursie Bliżej Natury. Więc zapraszam, jest to naprawdę fajna wiedza przedstawiona w taki przystępny sposób. Jest to kurs, w którym dokładnie dowiecie się, co, jak i dlaczego warto dokładać do miski psa. Dokładnie Was przez to wszystko przeprowadzę, jak to robić mądrze i z głową. Dobrze, kochani, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za też pytania, które mi przesłaliście. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli macie jakieś dodatkowe jeszcze do mnie pytania, to piszcie koniecznie komentarze. Dajcie suba, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pa, pa!